Jak zbudować energooszczędny dom i płacić niższe rachunki za ogrzewanie? Najczęściej stosuje się dwie technologie – ścianę dwuwarstwową lub ścianę jednowarstwową. Tradycyjną technologią jest ściana dwuwarstwowa, w której na nośny mur nakłada się warstwę ocieplenia, np. styropianu. Dużo nowocześniejsza jest technologia ściany jednowarstwowej. Tutaj materiał nośny jest tak ciepły, że zawiera sam w sobie izolację termiczną. Ściana jednowarstwowa to ponadto zdrowa i oddychająca przegroda, a po otynkowaniu ma powierzchnię bardziej odporną na uszkodzenia od ściany ocieplonej styropianem. Ściana jednowarstwowa przy pobieżnej kalkulacji wydaje się droższym rozwiązaniem od ściany dwuwarstwowej, choćby z racji grubszych bloczków. Ale ocieplenie ściany dwuwarstwowej to dodatkowy koszt. W przypadku ściany jednowarstwowej tego kosztu nie ma, bo warstwa ocieplenia po prostu nie jest potrzebna. Wybierając ścianę jednowarstwową, zaoszczędzisz również na bardzo kosztownym wykonawstwie. Wystarczy tylko jedna ekipa do budowy ścian. Nie trzeba zatrudniać dodatkowej firmy do wykonywania ocieplenia. Budowa ściany jednowarstwowej w technologii Etong Energo Ultra Plus to także oszczędność czasu. Czas murowania jest przynajmniej o połowę krótszy niż w przypadku ściany dwuwarstwowej. Etong Energo Ultra Plus to najcieplejszy materiał, który spełnia najsurowsze normy termiczne i jest zgodny z nowymi warunkami technicznymi 2021. Etong Energo Ultra Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja.